Witam wszystkich. Jest wiele pytań. Czym różni się wersja S od M? Chciałem pokazać. Mamy bazową wersję Sportage'a w wersji S w kolorze srebrnym, bez dopłaty, i obok stoi biała wersja wersja wyposażenia M w kolorze białym. Teraz pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to alufelgi. S-ty są 16-calowe, tego typu wzór. Kolejna rzecz z zewnątrz, która wyróżnia wersję wyposażenia S, to brak relingów. Oraz lusterka. Na lusterkach bocznych są kierunkowskazy. Te lusterka też są składane. To jest teraz ta różnica, widzicie? Kolejna sprawa, brak świateł przeciwdzielnych. Tutaj są. I też światła do jazdy w dzień, w technologii LED. Tutaj mamy LEDy. Tutaj nie mamy. Różnica między felgami. 16, 17. W MC są kontynentale, a tutaj są Hankooki opony. Kolejna rzecz. Otworzymy. Wewnątrz jest ekran dotykowy z kamerą cofania w SC. No jest klimatyzacja manualna, w MC będzie automatyczna. Kierownica będzie z takiego tworzywa sztucznego w wersji wyposażenia S. Natomiast w MC będzie tutaj obszyta skórą. Tak samo drążek zmiany biegów. Tak wygląda wnętrze tego auta. Może przekażę szerzej. W ten sposób. Jest komputer pokładowy. Fotele. Taki wzór. Zobaczmy teraz, jak wygląda to w MC. Mam MK. To jest ta różnica, co pokazałem. Kierownica, drążek zmiany biegów oprzyte skórą, klimatyzacja automatyczna. Fotochromatyczne lusterko. Rzut oka. My się prezentują oba w ten sposób. Tak się prezentuje wersja wyposażenia M. Jest różnica na felgach PDA. Inny zupełnie wzór, ten sam odwrócony wygląda inaczej zupełnie. I z zewnątrz. Z tyłu nie różnią się zbytnio. Wizualnie. To tyle. Pozdrawiam i zapraszam do Kia Gambu Gołęka.